Zapraszam Was na jesienną aranżację Donic na parapet, czyli jesienne okno. Mam przygotowane liście i czerwone liście dębowe. Mam liście klonu żółte i faktycznie bardzo ciężko jest zdobyć takie liście bez plam, bo plam. Brązowych, w tym roku na liściach jest bardzo, bardzo dużo. Mam tutaj tuję, świerg biały. Świerg biały bardzo lubię też kupować w różnych wielkościach i też dekoruję nimi donice. Później Służą mi do zimowych dekoracji i bardzo łatwo jest mi je później też przerobić. Dlatego lubię łączyć przeróżne tuje, mniejsze, większe czy te świerki z chryzantemami, z innymi kwiatami i wtedy korzystam z nich bardzo, bardzo długo. Mam patyki pozrywane, słuchajcie, proste, sztywne i będę mocować do nich liście. Tak, żeby było mi później bardzo łatwo zaaranżować Donice i powpinać je do Donicy. Takie liście też przepięknie wyglądają same w kompozycjach, na przykład włożone do Donicy, tak żeby nie było patyków widocznych. Naprawdę wygląda to rewelacyjnie. Jeszcze liście na kanale się pojawią, bo chcę Wam pokazać przeróżne dekoracje z liści. Tym bardziej, że liście mamy naprawdę z nieograniczonym dostępem, są wszędzie, leżą wszędzie, teraz idzie przepiękna pogoda, będzie słonecznie. Liści, będzie mnóstwo w pięknych kolorach, więc korzystajmy i tak samo jak i stroiki, będziemy później sobie przerabiać z takich jesiennych stroików na zimowe. Więc wszystkie dekoracje, które później teraz będą się pojawiały już na kanale z liśćmi. Też trzymajcie je, bo będzie je można bardzo łatwo przerobić na zimowe. I zaczniemy sobie od przygotowania liści na patykach. Tutaj już nie korzystam z żadnych drucików, mam taśmę izolacyjną i chyba na taśmę izolacyjną jest najprościej przymocować wszystkie te liście. Można też na drucik. Jeżeli nie macie drutu, to jest taka opcja zamienna dla tych, co nie mają drutu florystycznego. Więc taśma izolacyjna jak najbardziej wchodzi w grę. Wiadomo, aby nie była niebieska, może być żółta, może być zielona, bo wtedy też będą takie mniej widoczne. Ja dostałam czarną, czarnej też nie będzie w ogóle widać, bo tak je powbijam w dekorację, w donice, żeby tych patyków nie było widać po prostu. I to jest bardzo dobry sposób, tak jak powiedziałam, można w to wszystko obwiązać sobie drucikiem. I liście klonu, dlatego bardzo je lubię robić w takie bukieciki, bo są proste do zrobienia. Tutaj liście dębu czerwonego. Nie chciałam ich już zawijać, wywijać, bo potrzebuję tak naprawdę jako akcent w całej tej aranżacji donicy. Mam, zobaczcie, białe i różowe chryzantemy takie drobne. Do tego mam pomarańczowe dynie. I nie chciałam już kupować kwiatów pomarańczowych i żółtych, bo nie ukrywam, że jeżeli chodzi o taki kolor dyni, bardzo lubię, żeby wszystkie dekoracje były już w tej tonacji. Nawet jak robiłam stroik na grup, pamiętam z żółtymi chryzantemami, dodałam do nich żółte i pomarańczowe liście, bo wtedy naprawdę to bardzo ładnie wszystko się komponowało. Bardzo takie jesienne to wszystko było. Tak samo jak i dynie. Mam chryzantemy różowe i białe, więc ten akcent taki, który by nam spiął te wszystkie dekoracje, to są te liście w żółtych, pomarańczowych kolorach, w czerwieniach. I też to jest taka dobra rada dla Was, można naprawdę pięknie powtykać w dekoracje, w stroiki, w nasze donice takie liście i to będzie wszystko się ślicznie komponować. Naprawdę będzie bardzo... Jesienna dekoracja zobaczycie później na końcu też parapet, jak wygląda. Warto jest później te same kolory przenieść. Jeżeli macie przed domem, macie ogród, to też udekorować donice stojące w ten sam sposób czyli bierzemy takie kwiaty, jakie mamy na parapecie do tego możemy dołożyć czy świerg biały, czy tuje i też udekorować w ten sam sposób z takimi samymi roślinami. Mogą to być większe, mniejsze, żeby wszystko było fajnie zaaranżowane, więc warto przeplatać te same akcenty, czyli dynie, liście i takie kwiaty, jakie mamy na parapecie. Wtedy mamy naprawdę bardzo spójnie zaaranżowany cały ogród, wejście do domu, parapet, okno. Możemy przecież listki w oknie też powiesić na żyłkach, przepięknie wyglądają. I tak jak mówiłam na początku, bardzo lubię używać i świerków białych, i tuje do dekoracji na parapet. Lubię też te tuje takie małe, kulki, ale nie dostałam ich w tym roku. Jak zobaczę, to kupię, bo też będę chciała do zimowych aranżacji. Więc bardzo je lubię też wykorzystywać. No a świerk w różnych wielkościach naprawdę mamy do dostania i mniejsze, większe, średnie tych wielkości jest naprawdę bardzo dużo w sklepach i za chwilę będziemy mogli aranżować takie donice z tymi świerkami na piękne, bożonarodzeniowe, zimowe dekoracje. Więc to jest taki zakup, akurat, jeżeli chodzi o świerki, który jest na długo bo później możemy je sobie albo przesadzić do ogrodu, albo zostawić w donicach i też będą bardzo ładnie rosły. I tutaj pododaję sobie po dwie chryzantemy do donicy i na przemian donice będą dwie stały na parapecie, więc robię tak, jeżeli od ta choinka będzie po mojej lewej stronie, jeżeli ja patrzę na swoje okno, więc teraz daję biały kwiat, różowy, i tam ta kolejna donica zaczyna się biały, różowy. Więc zobaczycie później, że wszystko jest to równo poukładane. Więc patrzę, mam tutaj ten świerg biały, będzie z lewej strony, ta choinka, którą teraz tutaj widzicie, a tuja będzie u mnie po prawej stronie na parapecie. One mi w widoku nie zasłaniają, więc te dwie choineczki takie większe mam po lewej i po prawej stronie i naprawdę nie będzie mi to zupełnie przeszkadzać. Rozumiem też, jeżeli ktoś woli dużo niższe rośliny w donicach. Ja tutaj mam te chryzantemy. One naprawdę nie są aż takie wielkie, bo to są małe sadzonki i te chryzantemy kupiłam po 8 zł za sztukę. Podjechałam któregoś razu do Lidla i były, i powiem Wam, że nie mogłam się oprzeć, żeby nie wziąć tych chryzantem. Po 8 zł, chyba były 3 albo 4 sztuki, jedna gratis, więc nabrałam sobie trochę tych drobniejszych, też z myślą o tym, żeby ułożyć je później zaaranżować parapet. I zobaczcie, teraz już wystarczy nam powtykać wszyszki. Dodaję dynie tak samo do donic pomiędzy kwiaty, czyli wypełniam wszystkie te puste miejsca. Jeżeli chodzi o podlewanie, naprawdę nie ma żadnego problemu, żeby to podlać, bo tutaj mam przód donic i ja wam pokazuję jak wygląda to z przodu, ale podlewać ja będę je od tyłu. Więc otwieram okno i z okna dopiero podlewam, więc będzie mi bardzo łatwo z tamtej strony to wszystko podlać. Więc tutaj z przodu szyszki dynie to będzie zupełnie nienaruszone. Wszystko będzie ładnie zaaranżowane cały czas. Jeszcze pokażę Wam sposób na wiszące szyszki. Czyli biorę sobie trzy szyszki i pojedynczo mocuję na nich druciki. Później te wszystkie druciki spinam razem, obwiązuję dookoła patyczka. I patyczek wtykam tak, żeby te szyszki mi wisiały w ten sposób. I też można kilka takich w kilku miejscach można sobie te szyszki powbijać na patyczkach. Niech one wystają z tych doniczek. Wygląda to naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Jeżeli macie gałązki tui, cisu, czy innych zielonych, zielonych jakichś krzewów, też warto do donic dodać. Ja dodam tro odrobinę cisu. O zobaczcie, tutaj gdzie jeszcze coś mi wystaje, jest jakaś dziura, to ja ją po prostu zamaskuję zielonym. I tak prezentuje się parapet. Wygląda naprawdę przeuroczo. Jest pięknie. Jest jesiennie. I mam nadzieję, że mm, też wykorzystacie taki pomysł na dekorację. Dynie mogę jeszcze dynie sobie przy donicy tutaj położyć takie mniejsze dynie, żeby mi się zmieściło to wszystko, ale dekoracja zobaczcie jak bardzo jest bogata, jak wygląda. Naprawdę przepięknie i jesiennie, a jeszcze w tle odbijające się drzewa w kolorach jesieni robią swoje. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o takiej aranżacji parapetu. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję. I zapraszam na kolejne filmiki, pa pa!